Dzień dobry, z tej strony Mateusz. Dziś rozprawimy się z tematem bólu biodra i odpowiemy sobie na pytania, co najczęściej wywołuje ból, kto i w jakim wieku może borykać się z problemami z biodrem oraz jak wcześniej wykryć nieprawidłowości w tym stawie. Zapraszam do odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, bo w taki sposób dajecie nam wsparcie i więcej energii do działania. Przeciążenia biodra u osób aktywnych fizycznie często bardzo szybko dają o sobie znać. Coś boli, trzaska, jednak problem stawu biodrowego może rozwijać się przez długie lata bezobjawowo, ponieważ nasz organizm ma ogromne zdolności adaptacyjne, ale niestety nie myśli za bardzo przyszłościowo. Zacznijmy jednak od anatomii. Staw biodrowy tworzy kość udowa, która wchodzi swoją głową w panewkę biodra, utworzoną z trzech kości miednicy: kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Obie te powierzchnie pokryte są chrząstką stawową. Głowa kości udowej ma kształt piłeczki, co umożliwia swobodne wykonywanie rozmaitych ruchów w stawie. Całość okryta jest systemem więzadeł, które wraz z torebką stawową sprawiają, że głowa kości udowej jest naprawdę solidnie umocowana w stawie, co gwarantuje jego dużą stabilność. Dodatkowo, tak jak to ma miejsce również w stawie barkowym, staw ten posiada obrąbek stawowy, który jeszcze bardziej zwiększa stabilność stawu i zapobiega zwichnięciu się głowy kości udowej. Dookoła oczywiście mamy mięśnie, które umożliwiają nam czynne ruchy zgięcia, odwodzenia i przywodzenia oraz ruchów rotacji wewnętrznej i zewnętrznej. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Częsta przyczyna bólu biodra to choroba zwyrodnieniowa. Problemy z degeneracją chrząstki zwykle pojawiają się po jakimś incydencie z przeszłości, który zaczyna dodatkowo obciążać ten staw i po latach pojawia się ból. Co sprzyja chorobie zwyrodnieniowej biodra? Nadwaga, urazy lub choroby kończyny dolnej, wiek powyżej 50 lat, ale miejmy na uwadze, że może to dotyczyć także młodszych grup wiekowych. Problem może Was dotyczyć tym bardziej, jeśli w młodości przeszliście chorobę Pertesa, stwierdzono u Was dysplazję biodra, czy podczas porodu doszło do zwichnięcia. Wówczas nieprawidłowa budowa stawu sprawia, że dużo gorzej znosi on codzienne obciążenia. Ból przy zwyrodnieniu narasta stopniowo i z każdym ruchem się pogorsza. Często możemy odczuwać głęboki dyskomfort w pachwinie. Możemy podejrzewać, że to zwyrodnienie, jeśli spełniamy odpowiednie warunki. Skarżymy się na ból biodra, mamy bardzo ograniczoną i bolesną rotację wewnętrzną i lub zgięcie w biodrze. Dopada nas poranna sztywność, która utrzymuje się przez ponad godzinę. Jeśli mamy więcej niż 50 lat, i tutaj znowu przypominam, że może dotyczyć także młodszych grup wiekowych. Mimo że istnieje możliwość operacji stawu biodrowego, miejmy jednak świadomość tego, że nie naprawia to skutków wyrządzonych przez te wszystkie lata, takie jak niekorzystne kompensacje w postaci zmian obciążeń w kręgosłupie, czy nadmierne obciążanie kolana oraz biodra po stronie bezbolesnej. Konflikt udowo-panewkowy. Jeśli jednak zauważymy u siebie problem z biodrem przed 50 rokiem życia, to możemy podejrzewać konflikt udowo-panewkowy, który wynika z pojawienia się nadbudowy kostnej albo panewki stawu, albo głowy kości udowej. Po lewej widzicie tą pierwszą wersję nadbudowy kostnej ze strony panewki, a po prawej widzimy nadbudowę, która wręcz uwypukla szyjkę kości udowej, która powinna być na tyle wklęsła, aby ruch w stawie zachodził swobodnie. Kiedy występuje u Was konflikt udowo-panewkowy, również możemy się spodziewać sztywności, bólu z przodu biodra, czyli pachwinie, który narasta stopniowo przez kilka tygodni, a nawet miesięcy, oraz ograniczenia ruchu w biodrze, rotacji wewnętrznej i zgięcia. Często objawia się nagłym, kłującym bólem, gdy po dłuższym siedzeniu chcemy na przykład wstać z krzesła lub wysiąść z auta. Uczucie blokowania się stawu i klikanie w towarzystwie tych wcześniejszych objawów powinno zapalić u nas czerwoną lampkę. Co ciekawe, problem ten dopada zwykle młode osoby aktywne fizycznie, ponieważ nadbudowa kostna, która ogranicza ruch w stawie biodrowym, powoduje szybsze zużywanie obrąbka stawowego. Jest to sytuacja na tyle niebezpieczna, że może doprowadzić do uszkodzenia tego obrąbka, który ciągle jest mechanicznie podrażniony. W takiej sytuacji niezbędne może okazać się leczenie operacyjne, trzaskające biodro i zapalenie kaletki. Czasami możemy mylnie ocenić, że trzaskające biodro sygnalizuje, że coś niedobrego dzieje się z naszym stawem. Jak widzieliście na filmie przed chwilą, przeskoki miały miejsce z boku biodra, a zatem na przebiegu pasma biodrowo-piszczelowego.
I właśnie te przeskoki powodowane są przez nadmiernie napięte pasmo lub włókna mięśnia pośladkowego wielkiego, które zamiast płynnie przemieszczać się podczas ruchu, przeskakują mało subtelnie nad krętarzem wielkim. Dotyczy to osób aktywnych, zwykle biegaczy i tamterzy, u których kumulują się niekorzystne przeciążenia w wyniku np. złej techniki czy zaniedbania odpowiednich elementów treningu i regeneracji. Jeśli zlekceważymy te objawy i będziemy wracać do ruchów, w których nagminnie pojawiają się trzaski, możemy z czasem doprowadzić do zapalenia kaletki nadkrętarzowej, co już da wyraźne objawy bólowe po bocznej stronie biodra. Może pojawić się m.in. po upadku, po długotrwałym siedzeniu na twardym podłożu, ale także przy przeciążeniach i urazach np. mięśnia dwugłowego. Charakterystyczne jest to, że jeśli ból np. wybudzi nas w nocy, to zmiana pozycji z jednego boku na drugi albo z pleców na bok złagodzi objawy. Inne przyczyny bólu biodra. Jako że skupiłem się na tych częstych problemach z biodrem, nie możemy zapominać np. o bólach rzutowanych z innego obszaru niż ta okolica. Np. z kręgosłupa lędźwiowego w wyniku przepukliny krążka międzykręgowego. Inne przyczyny obejmują oczywiście urazy, ale także problemy napięciowe mięśni dookoła. Zatem pojawia się pytanie, jak uniknąć zawczasu nadchodzących problemów z biodrem i co zrobić, jeśli pojawią się pierwsze objawy. Jako że bóle rzutowane, trzaskania i zapalenia dają dość szybko o sobie znać, tak te pierwsze, czyli zwyrodnienie i konflikt dołopanewkowy, mogą ujawnić się w momencie, gdy już dojdzie do istotnych zmian w strukturach biodra. Pierwsze, co możemy zrobić już dziś, to sprawdzenie zakresu ruchu. To jest pierwszy objaw bezbólowy, zwiastujący, że w przyszłości może coś się zadziać z naszym biodrem. Sprawdźmy na początek zgięcie, przyciągając kolano do klatki. Rotację wewnętrzną, pamiętaj, aby porównać obie strony. Tu możecie wykorzystać piłkę i utrzymując ją między kolanami, oddalcie pięty od siebie. A na koniec rotację zewnętrzną, na przykład w pozycji siedzącej. Jeśli któryś z tych ruchów jest dla Ciebie bolesny, czujesz znaczną różnicę między lewą nogą a prawą, czy w ogóle nie możesz tego zrobić, to jest to pierwsza oznaka zmian w biomechanice biodra. Wtedy dla własnego spokoju powinniśmy udać się na konsultację do ortopedy lub fizjoterapeuty, który sprawnie określi, czy objawy związane są ze zwyrodnieniem, konfliktem udowopanewkowym, czy mają inną przyczynę. Niekiedy wdrożenie odpowiednich ćwiczeń i zadbanie o zakresy ruchu mogą uchronić Twoje biodra od przedwczesnego zużycia.